Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z gry Rustler. Zawsze mówiłem, zawsze dodawałem w tych odcinkach, czyli takiego polskiego GTA. No bo to jest takie polskie GTA, średniowieczne GTA, no z polskimi akcentami. Jesteśmy zaraz przy misji, więc nie przedłużając, możesz zostawić lajka, komentarz, subskrypcję, wpaść w linki w opisie. A my kontynuujemy misję główną. Koniokrad 3, ostatnie starcie. Znowu ty? Czego chcesz? Już żem słyszała, co się wczoraj wyprawiało. Ty chyba wysrywasz z siebie te wszystkie pościgi i wybuchy, co? Niepotrzebne mi żadne porywające wybuchy. Wynoś się stąd. To słuchaj no. Tępy psu bracie, twój przyjaciel Herb zmobilizował przeciwko tobie połowę królestwa. Składowanie nielegalnych materiałów wybuchowych to niezbyt lotny pomysł. Teraz wszystkie drogi prowadzą na turniej. Są poblokowane przez strażników i niemniej innych i najemnych zbirów. Najprawdopodobniej padniesz trupem, a nawet jeżeli nie. Tylko, że jeśli nie dotrzesz na teren turnieju do południa, Her po prostu wygra. Krótko mówiąc, kij mi w dupę i na imię. Mogę zaopatrzyć się w bronię, ale odpada, żebym wspierała cię osobiście. Wiesz, prawo, porządek, bla bla bla. Na jedno wyjdzie, dojadą mnie jak tylko tam dotrę. Niekoniecznie. Tym akurat nie zakrzątaj sobie swojej małej głowy. Łysej małej głowy. Z tym mogę pomóc. Jak to? Idź już, rób to, w czym jesteś najlepszy. Kasowanie frajerów? Do zobaczenia na turnieju, powodzenia. Kurczę, ja bym zawsze chciał mieć dwie słuchawki, bo wtedy tak się człowiek wczuwa bardziej. No, ale jest taki giga mały problem w postaci, a co jeżeli coś się miałoby stać? Wtedy jest kwaśno. I mając dwie pary słuchawek, nie będę słyszał, jak ktoś przyjdzie, czy jedzie. Będzie trzeba wyjść albo coś. Ta półka do drzwi. Czy zebranie tutaj plakatu mi coś da? Dało. Ale pewnie nie na długo. Pewnie niedużo. Zauważyłem, że faktycznie, jak nie wykorzystuję całej staminy konia, to dzieje się tak, że ta stamina się wtedy odnawia. Brać go, brać go. No bierzcie, bierzcie. Wiecie, teraz jak nie dałem na maksa, nie zużyłem całej staminy, to faktycznie ta stamina się odnowiła. No, umarliśmy, mam takie wrażenie. Chyba, że mam pewien pomysł. Pomysłu brak jednak. Oj, tędy nie przejdę. Niedobrze. Unik. O ty, policyjny koń. One są szybkie. O, taki konik elegancki. Kurwa, i spadłem. Szybko na konia. Szybko. Dobra, myślę, że jechanie z ulicami to nie jest najlepszy pomysł tutaj. W ogóle, ja mam takie wrażenie, że wcześniej przed aktualizacją nie było jakby na mapie zaznaczonych policjantów. Chyba byli tylko w momencie, kiedy cię zaatakowali, a teraz faktycznie policja jest cały czas zaznaczona, nawet jeżeli nie jesteś w pościgu. To jest często dość mocno mylące, szczerze mówiąc. Gdzie ty idziesz do twojej maczki? Ktoś musi ją pocieszyć, że nie żyjesz. No to taka ciekawa groźba na pewno. Ty, zobaczcie w ogóle, jaki jest mega wytrzymały i ten pojebany jest ten koń. Ty, a ja nie kupiłem ze wczoraj umiejętności nie spadania z koni? No pewnie, że kupiłem, tylko coś się zepsuło, jak zwykle. Kurwa mać z tymi save'ami. Zawsze kupię umiejętność i zawsze się nie zapiszę. I inną kupię. Wtedy mówię, ale mam punktu. Dobra, właśnie mówiłem coś w poprzednich odcinkach, że jakiś turniej był, ale że myślałem, że trochę zrezygnowaliśmy ostatecznie z tego turnieju, że jednak się nie odbędzie. A tu proszę.
Bo coś było właśnie, naszego herba trzeba dojechać. Ty, a my... Ja jestem przekonany, że... Stój, nie ruszaj się, łachudro. Mamy miażdżącą liczebną przewagę. Wypuśćcie go. No to właśnie... A, ja pamiętam, że co jasna pani? Powiedziałem, żebyście go przepuścili. Macie problem ze słuchem, żołnierzu? A, widzowie! My tą misję robiliśmy. Ona była zbugowana. Ja robiłem. Nie wiem, czy wrzucałem wam to. Chciałem tylko powiedzieć, że to było całkiem niezłe. Zawrzyj gębę i zabić Herba. Kurde, dobra, idę. Ty, masz tą misję naważne robiłem. Chyba. Tak. 100% była ta gadka tutaj przeprowadzona. A teraz pora na, uwaga, uwaga, wielki finał. Na ten moment czekali wszyscy. Ser Gawain staje do walki przeciwko Ser Herbowi. Zbliżcie do tego aplauzem. Zasady są banalne, proste. Ten, kto pierwszy zginie lub wykrztusi, poddaje się, zostaje ogłoszony przegranym. Kto wyjdzie z tego boju zwycięskim i tym samym wygra królestwo, przekonamy się lada chwila. Powinienem być zdechnąć dawno temu, gdy z przyjemnością wypatrzę się, jak lubującą się w głównie świnie, którą, jak wiemy, jesteś. A, mam zbroję zajebistą. No to pokaż, na co cię stać, gnio, z przyjemnością. I tu nie działało, widzowie. Nie wiem, czy to. Ja nie pamiętam, czy to była moja myszka, czy co to było. Ale ja już przeszedłem tu i do tego momentu. I musiałem właśnie czekać na aktualizację jakoś, bo było zepsute. I co to się robiło? O, takie. Przeciwnik zdobył punkt. Dobra. Muszę ponownie się nauczyć tutaj walczyć. Do 3 punktów, więc mam jeszcze tutaj jedną szansę. Jest, mamy to. Jak to się nazywa? Walka na kopie? Powiedział absolutnie każdy chiński sprzedawca. Nie, absolutnie każdy. A dobra, nieważne. Kurde, nie udało się. Chciałem powiedzieć, że absolutnie każdy. Każdy gość z lepszymi kartami. Każdy gość z lepszymi kartami graficznymi. Walki na kopie? Taki żart dla Kumarski. Dobra, weź mnie to skipnij. Ja wiem, wiem. Zepsułem, zepsułem. Moja wina, moja wina. Wtuj, łachudro. Ale tu, bo to nie jest takie łatwe, widzowie, gramy na poziomie trudnym, tylko chciałem przypomnieć. Skip, skip. Dobra, dobra, tego owego, siubu dubu. Zbroję mamy ciekawą na pewno, fajnie. Ty, my mamy nawet kurwa kaptur w tej zbroi. Ty, coś w tym jest, że bluza bez kaptura wygląda kurwa dziwnie. Change my mind. Zbroja bez kaptura wygląda dziwnie. S. Dobrze, tak patrzę, ale... Coś mnie się kręci. O, zepsułem, zepsułem. Nie byłem skupiony. Powinienem palić na odcinku, bo ktoś się może zmagać z uzależnieniem, na przykład. Sam się zmagam z uzależnieniem, kurwa, no właśnie. To może zacznijmy od tego. Sam nie powinienem palić na odcinku, a nie się innymi przejmować. Najpierw sobie... Pyk! No. Dla mnie to było tak zwany zwycięski cios. Kurwa, po dwa jest. Nie wiem, czy to tak miało być w skrypcie, ale mam nadzieję, że się teraz uda. Zwycięstwo! Ser Herb rozłożony na łopatki. Sergej wygrywa. Coś. A jednak nie, wygląda na to, że to nie była nawet jednego ostateczna faza i że pora na starą dobrą szermierkę. No cóż to za legendarnie wyglądający miecz. Wygląda groźnie. Chwalić ciebie i ten turniej, mam tu w życiu. Zmierz się ze mną jak facet. Kochasiu, kucyków.
Ejże, co tak powinno się dziać? Cóż, niech sobie walczą. Co to ma być? Bufaj tu, łapo. Ja nie mogę ciosów, kurwa, wyprowadzać. Ty, ja już umarłem prawie. Nie, no proszę. Ja giga zmęczony. Co to jest za wódeczka? Ops. Ty, a ja... Gównem go. To jest taktyka. Myk. Kurczę, obronił się. Dobra. Może coś jeszcze znajdziemy ciekawego. W innym wypadku ciężko może być. Zbroję bym poprosił, bo mnie się skończyło. Smacznego, herb. Tryhard. Co ty, co on robi za ewakuację? Kurwa, ale jestem nobem. Ja pierdolę, jakim jestem nobem. Za mocny ten chłop. Dostawa świeżej kupy, zdejmij go. Za mocny. Nie no, widzowie, będę musiał przytryhardować, kurwa. Nie da się tak. Chłop, ale to jest... A ten co? Ale fujara, nie chłop. Nie muszę od nowa, proszę, nie od nowa na kopie. Proszę, nie, zajebiś. Fujara! Bo cały czas będzie stał, kurwa, z tą tarczą i nic nie będzie robił. Ja uderzam, a chłop, zobacz, kontratak, kurwa. Ale chuj jebany. Rucham ci starego, herb. Nie ma szans, no co on tak tryharduje, no? Nie, no kurwa, stop, a czemu ja mu mocnym atakiem nie ściągam w ogóle nic? Nie, to jest mega oszustwo, to jest. Mega oszustwo. Nie, no przecież chłop będzie tylko kontratak mi robił. Ja mogę, kurwa, no i teraz mnie atakuje, co? Jak gównem go rzucam. Aha, ciekawe. O, wyciągam miecz już ze strony, kurwa. Locem ci po mordzie, chłopie. No chodź tu. Patrzcie, ja mogę puścić myszkę, on mi, kurwa, nic nie robi. Dopóki go nie zaatakuje. Widzisz? No. O kurwa, holy granat! Skąd ty masz takie fajne rzeczy, kurwa? No chodź. Ja jedyne co mam to gówno. I to dosłownie. Wyciągam miecz i zesrane, pa. Pięści? Mogę mu odrzucić? Nie? Kurwa. Ja nie wiem, ja go chyba muszę ogłuszyć klocem, bo nie widzę innej opcji. Haha! O, brudziłeś mnie kupą? Dostawa świeżej kupy. O kurwa, ty, ja myślałem, że to za tego, że jest dialog i nie ma bitwy. Walimy go klocem. Normalny jesteś? I myk! I myk! No ma śmierdzieć. Ty! On się... Tak, to jest taktyka na niego? Dosyć, to nie jest śmieszne, psi synu. Mocnego, herb. Kurwa. To jest taka taktyka na chłopa? Czemu widownia w nas rzuca klocem? Kurwa, nie trafiłem. To jest jak walka z bossem, spędzimy tu z pół godziny. Myk.
I myk, o kurwa. I myk pajaca. I myk w pajaca. I w myk w pajaca, chyba że klocem i on ogłuszony. Ty, on się nie broni teraz w sumie. Ty, co ty robisz? A ja nie mam życia już, kurde. I klocem, o kurwa. Przydałoby się... A, mamy regenerację, co nam się samo odnawia życie, zajebiście. Ty, proszę mnie tu od holy granatami nie rzucać. No, bardzo zabawne, ty. Dostaw. I klocem, kurde. I dojazd miecza. Na dziurę. Skonfundowany jest. Skonfundowany. Dobra, już wiemy, przynajmniej mamy taktykę. Kloców mamy niedużo, niestety. Nie ma miecza. Myk. Dosyć pieprzenia. Brać go, psie sukinsyny. Co? No kurwa, co on ma? Cały skład? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Dobra, nie mają kurwa obrony żadnej. Tak tempy, że nawet dobrze nie umiesz umrzeć. Czego w ogóle oczekujesz? Jeszcze wiejskim prostakiem, ludzkim kurwa śmieciem nie potrafisz utrzymać. Praca, co dopiero królestwa. Cholera jasna, ale z ciebie bolesny frajer. Częściej ci się kończy łajco w skrót, coś tam, tego owego. Kurwa. Ja nie umiem się bronić. Ty, zostaw mnie. Kurwa, będziesz mnie kłuszą bił. Wracaj tu. Powiedz mi, Guy, jak się ma twój kochany buddy? Słyszałem, że ciężko oddychać z dziurą w piersi. Naprawdę? W takim razie sprawdźmy, co to na tobie. I myk. Naprawdę musisz wszystko robić sam? Ucisz herba na dobrze. Już. Tutaj żyćko, kloca bierzemy. Elegancko. Pyk! I on się sam wysadzi holy granatem, zaraz mówię wam. Trzeba poczekać i w idealnym... Kurwa. Ty! Jakiś niedojebany holy granat był. Kurczę. No właśnie, gdzie jest moja dostawa świeżych kloców? Mnie najbardziej zastanawia, co widownia ma. Czemu widownia rzuca mi łajno. Ale dobra. Oj. Dobra, klocem i mieczem. Było w szoku! Zwycięstwo! Chyba, że będzie etap 2. Och, o, ty, nawet zajebista animacja. Bądź weź wstydu, oszczędź. Mów, co masz do powiedzenia. Konio kradzie. To za Badiego i całą kasę za chlanie, której nigdy nie odda. Mi nie odda. Serio, to twój finalny tekst? Żałosne. Sam masz rację. Chyba po prostu lepiej wychodzi mi machanie mieczem. A więc to koniec, wreszcie mamy zwycięstwo. Sergej zostaje czempionem turnieju Księżyczka oraz połowa królestwa należą do niego. Ja król. Echem książę woli ścisłości, wszystko jedno. O, to jest koniec. Holy Grail Destiny. O nie, to... To byliśmy my? Guy... Czyli finał jest taki, że Guy zostaje królem, tak? O, płaska ziemia.
Napisy to ja bym pominął z Kickstartera. Fajnie wiedzieć, że sobie zbierali Kickstartera. Mamy coś jeszcze? Moja pani, oto niecierpiące zwłoki list od pani syna. O, jak miło, dostawa świeżej kupy. Co? A ten nadal o dostawie świeżej kupy. Ale ja miałem napisane, że właśnie zdobyte punkty umiejętności 20. O kurwa. No tak, czyli zostaliśmy królem, mamy dzieci. Tak jest tego finał, mogę porozdawać jakieś umiejętności tutaj. Ale czy mamy jakąś misję przed nami? No nie ma żadnej misji przed nami, to by było właściwie na tyle. Zobaczyłbym sobie jeszcze czy tego. Nie mogę nadal, nie mogę napierdalać straży, nawet będąc królem. Jestem królem, Wajzo. Powinienem mógł sobie ciosać strasznie, ile mi się żywnie nie podoba, tak szczerze mówiąc. Ale dobra. Co mam więcej powiem, widzowie? Dzisiaj taki krótki odcinek 20-minutowy, ale wygląda na to, że już więcej nam tutaj w Rostlerze nie zostało. Jedyne co mogę powiedzieć to chyba miłego dnia oraz miłej nocy. Wiem, że gierka jest jeszcze na wczesnym etapie. To nie jest finalna, jakby finalne rzeczy, więc możliwe, że kiedyś jeszcze nagramy sobie z 1-2 odcinki. Może oni będą dodawać jeszcze w trakcie jakby misje, od samego początku do końca będą dodawać różne misje do przejścia, więc może takie misje jeszcze raz sobie kiedyś do tego Rustlera za kilka lat zajrzymy i zobaczymy, co tam się pozmieniało. Natomiast na dzisiaj to by było tyle. Zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie na inne serie montowane czy takie w pełni. Do zobaczenia. Nawet nie zdążyłem się dzisiaj rozkręcić, bo wstałem ledwo co otworzyłem oczy, zacząłem nagrywanie i tak jakoś minęło. Do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się, bo odcinki codziennie. Siema.